Witam wszystkich serdecznie. Poprzednio pokazywałem szybką i prostą naprawę. Wystarczyła wymiana akumulatorów, a z narzędzi wystarczył śrubokręt. Dzisiaj prawie taki sam UPS, też ma wyładowane akumulatory, ale po wymianie nie są ładowane, więc nie będzie tak łatwo jak poprzednio. Zostały już zamontowane sprawne akumulatory. Zobaczcie, jak wygląda pobierany prąd przy podłączonym zasilaniu i po jego odłączeniu. W obu przypadkach znak minus oznacza rozładowanie akumulatorów. A przy zasilaniu z sieci powinny być przecież ładowane. Ciągły pobór prądu mógł doprowadzić właśnie do uszkodzenia akumulatorów. Podobnie wygląda napięcie na akumulatorach. Po podłączeniu do sieci nie wzrasta na tyle, aby akumulatory mogły być ładowane. Trzeba zatem zająć się elektroniką. Czerwoną ramką zaznaczyłem elementy odpowiadające za ładowanie akumulatorów. Na pierwszy rzut oka widać lekko wybulony kondensator. Tester jednak nie wykazał większych różnic w parametrach. Dla porównania parametry nowego. Kondensator został wymieniony, ale sytuacja nie zmieniła się. Sprawdzam więc kolejne elementy. Tranzystor, diodę, rezystor. Wszystkie są sprawne. Podejrzenie pada więc na sterownik przetwornicy. Jest to układ KA3843. Sprawdzam zasilanie układu na nóżce 7. Jest prawidłowe. Natomiast na wyjściu nóżka 6 nie ma żadnych przebiegów. Zamawiam i wymieniam układ. Po wymianie układu akumulatory zaczynają się ładować. Zobaczcie, jak wygląda prąd ładowania na czerwonym mierniku oraz napięcie na akumulatorach na czarnym mierniku. W tym przypadku okazał się uszkodzony tylko sterownik przetwornicy. Po wymianie UPS działa prawidłowo już ponad miesiąc. Jeśli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę łapkę w górę. Zapraszam także do komentowania i subskrybowania kanału. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.